420 uchodźców z Ukrainy wyjechało z Przemyśla do Wrocławia. Transport zorganizowały Koleje Dolnośląskie. Nad ranem pociąg wjechał na wrocławski dworzec. We wtorek o godzinie 13 pociąg Kolei Dolnośląskich wyjechał z wrocławskiego dworca do Przemyśla. Nad ranem około godziny 5 wrócił do Wrocławia, przywożąc uchodźców z Ukrainy. 420 osób na pokładzie. Część zasnęła, jak tylko poczuli trochę ciepła. Część po zalogowaniu się do Wi-Fi kontaktuje się z rodzinami, informuje Krzysztof Maj z Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Jak informuje Krzysztof Maj, Ukraińcy nie wiedzieli, że mogą jechać za darmo, dlatego duża część w obawie o koszty deklarowała krótką trasę podróży. Część wysiadła w Krakowie-Katowicach. Wiele osób przyjechało jednak też na Dolny Śląsk.